Cześć. W tym filmie pokażę, jak dodać sterownik Wi-Fi ROV 01 SupraZAML do układu łączników schodowych i krzyżowego. Zapraszam na film. Na kanale WTK znajduje się już parę filmów z tym przekaźnikiem. Był pokazany m.in. układ schodowych, do którego przyłączony został przekaźnik ROV 01. Ten film różni się trochę od tamtego sposobem przyłączenia tego przekaźnika. Produkty z serii Supla firmy ZAML to ciągle rozwijająca się rodzina modułów przeznaczonych do różnego rodzaju czynności. Po przyłączeniu modułu ROV 01 do układu schodowych z krzyżowym będzie on wyglądał następująco. Będziemy mogli włączać i wyłączać tak jak dotychczas, a oprócz tego będziemy mogli sterować za pomocą smartfonu. A gdy dołączymy jeszcze moduły Supli do asystenta Google, to będziemy mogli sterować za pomocą głosu. OK, Google. Włącz KinKit. Jasne, KinKit włączam. OK, Google. Wyłącz KinKit. OK, wyłączam urządzenie KinKit. Moduł ROV 01 należy przyłączyć pod tym łącznikiem, do którego doprowadzone jest pełne zasilanie. To znaczy, musimy mieć tam fazę zasilającą oraz przewód neutralny. Na filmie jest to pierwszy łącznik schodowy. W łączniku schodowym do zacisku z dźwignią w kolorze czerwonym przyłączona jest faza zasilająca, a do dwóch pozostałych zacisków tego łącznika przyłączone są przewody korespondencyjne fazowe biegnące do następnych łączników. W tej złączce połączone są ze sobą przewód biegnący powrotny z łącznika schodowego ostatniego z przewodem z lampy. W tej puszce mamy jeszcze połączenie przewodów neutralnych oraz ochronnych. Przewód ochronny nie będzie nam potrzebny do połączenia tego układu, ale przewód neutralny tak, ponieważ będziemy musieli zasilić przekaźnik. Rozłączamy przewód biegnący z ostatniego łącznika schodowego do lampy i przewód ten, przewód czarny, będzie przyłączony do złącza IN1 modułu. Tym przewodem będziemy sterować układem. Lampę zasilimy ze styku separowanego. Do jednego zacisku przyłączony jest przewód, do którego przyłączymy przewód fazowy do lampy, a drugi zacisk tego styku przyłączony jest do fazy za pomocą mostka. I jeszcze pozostało nam przyłączenie zasilania modułu. Przewód neutralny przyłączamy do złączki VAGO z pozostałymi przewodami neutralnymi, a przewód fazowy przyłączamy do zacisku łącznika schodowego. Jest to ten sam zacisk, do którego przyłączona jest faza od strony zasilania. I to wszystko, jeżeli chodzi o przyłączenie ROV 01
do układu schodowych i krzyżowego. Po sprawdzeniu należy umieścić moduł w puszce. Puszka musi być głęboka lub kieszeniowa. W tym filmie pokażę, jak moduł supla działa w układzie schodowych i krzyżowego. Samo dodawanie modułu oraz rejestrację w chmurze supla zobaczcie w poradnikach, które znajdują się w playliście Supla XAML. Po dodaniu modułu ROV01 możemy sterować lokalnie za pomocą łączników dotychczasowych, jak widzieliście, praktycznie bez zmiany układu, oraz za pomocą smartfonu. Możemy też dodatkowo sterować za pomocą głosu, dodając moduł Google. Do asystenta Google. Włącz KinKit. Jasne, KinKit włączam. OK, Google. Wyłącz KinKit. OK, wyłączam urządzenie KinKit. Domyślnie wejście IN1 ustawione jest jako monostabilne, a wejście IN2 jako bistabilne. W ustawieniach konfiguracyjnych modułu należy wejście IN1 zmienić na bistabilne, aby łączniki działały prawidłowo. Na naszym koncie w chmurze Supla możemy jeszcze dodatkowo sterować i konfigurować nasz moduł. W zakładce harmonogramy możemy też zaprogramować działanie układu. Jak mogliście zobaczyć, urządzenia Supla firmy XAML są proste w montażu i konfiguracji. Supla pozwala na sprawdzenie stanu urządzeń w każdej chwili z dowolnego miejsca na świecie. OK, Google. Włącz KinKit. OK, Google. Wyłącz KinKit. Produkty z serii Supla oparte są o otwarte oprogramowanie, wokół którego gromadzi się społeczność związana z projektem. Można dzielić się uwagami i pomysłami z innymi użytkownikami. Dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrypcji, komentowania, pozostawienia łapki. Cześć!